Witamy gospodarza miejsca, wariana domu zakonnego ojców Franciszkanów, a zarazem proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Janiewskiej, ojca Szymona Wierzbiaka. Program dzisiejszego koncertu wypełni przede wszystkim muzyka wokalna. Zabrzmi ona w różnych ujęciach, od ascetycznej pieśni solowej a cappella, aż po rozbudowaną obsadę kantatową. Usłyszymy muzykę różnych epok, zaś kulminacją koncertu będzie prawykonanie kantaty Grzegorza Majki Muzyka Mężczyńskiego Wzgórza. Utwór został skomponowany specjalnie na dzisiejszą okazję. Autorem libretta jest Ryszard Ostrowski. Zanim jednak zabrzmi muzyka, wysłuchajmy prelekcji przybliżającej półhistoryczne miejsca i okoliczności, w jakiej się tutaj zgromadziliśmy. Proszę o zabranie głosu dyrektora Zagrodzińskiego Centrum Kultury, pana Kazimierza Dudzika. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy, a artyści są niepowzięci tam z tyłu, że Państwo jesteście. Tutaj ja sobie to wyjmę, ponieważ zapowiadał znakomity, fantastyczny aktor Jacek Wojnicki. To brawa dla niego, ponieważ... Poczuliście się Państwo jak na scenach Rygielnych. Otóż za chwilę wybrzmi tutaj koncert Muzyka Mężczyńskiego Wzgórza. Zostałem poproszony zarówno w piątek, kiedy odbył się pierwszy koncert w Melsztynie, w świetlicy obok Zamku Melsztyńskiego, o takie wprowadzenie. No i dzisiaj podczas tego wprowadzenia. Ponieważ jak Państwo doskonale wiedzą, bo Państwo znacie fantastycznie historię, zresztą otoczeni jesteśmy historią, nawet w tej świątyni historia do nas przemawia. Ja postaram się w skrócie, żeby Państwo mieli możliwość wysłuchania pięknej muzyki, która trochę będzie taka muzyka dawna, trochę współczesna, bo przecież zmieniają się tylko instrumenty, przedmioty, którymi się posługujemy. I tak było w XIV wieku, kiedy zaczęła się historia Zamku Melsztyńskiego. No wtedy też końmi jeździli, teraz Państwo przyjechali na koncert też końmi, ale mechanicznymi. Wtedy też się komunikowali, być może w sposób bardziej jasny i dosadny, a teraz Państwo robicie to za pomocą komórek, tych różnych iPhone'ów, smartfonów i tak dalej. Czasami różne rzeczy z tego wychodzą. Natomiast chciałem Państwu opowiedzieć tak, że w całej historii Melsztyńskiego Wzgórza ważną datą jest rok 1347, kiedy Specymir Lewita, Pan Wielki, jadąc z Krakowa do swojej włości, a były one pomiędzy Dunajcem a rzeką Białą rozciągniętą, łącznie z niewielką osadą wówczas Tarnowem. Droga nie prowadziła tak jak teraz tam zaraz koło Dunajca, bo Dunajec to była taka sprytna rzeka, dopóki jej nie ujarzmiono ostrogami, że ona sobie płynęła tam, gdzie chciała. Raz to była blisko wzgórza Melsztyńskiego, a drugim razem się przybliżała do Zagliczyna. A więc drogą się jechało górą, później kiedy już był Zamek Melsztyński, przejeżdżało się brodem przez Dunajec do ujazdu dzisiejszego Wesołowa, bo tam kaczma stała, a później dalej na Ciężkowice i do Tarnowa. Otóż Specymir Lewita, jadąc tam drogą, która biegła tymi wzgórzami przez Faliszewice, Strzchowa, przez wcześniej Domosławice do Charzewic, dojechał do takiego momentu, gdzie jest przepiękna panorama. Spojrzał na tą panoramę, rozejrzał się na okoliczne miejscowości, czyli Opatkowice, dalej właśnie Człów, z którego przyjechał i powiedział sobie tak, jak tu jest pięknie, jak tu jest fantastycznie, ja sobie muszę tutaj dacze wybudować. No i jak postanowił, tak zrobił. Zaczął budować zamek rycerski.
I ten zamek rycerski począł być budowany od strony wschodniej. Jeśli Państwo byliście na wzgórzu Mersztyńskim i widzieliście to, co teraz staraniem burmistrza Dawida Chrobaka rośnie i jest odbudowywana wieża, którą widać i stąd za Gliszyna i z okolicznych miejscowości, to ten zamek był budowany od strony wschodniej, tam gdzie teraz jest tak troszeczkę kamieni, gdzie jak się tam ktoś wyjdzie na te kamienie, one są jakoś zabezpieczone, ale strach wielki jest, prawda? No to tam były pierwsze mury i pierwszy zamek, tak zwany Stary Zamek. I dopiero później był dobudowany donżon, czyli to, co dzisiaj jest odrestaurowywane jako wieża zamkowa. Na dole służyło to pierwsze dwie kondygnacje celom obronnym, natomiast dwie następne celom mieszkalnym. I jeszcze za lelimitów mersztyńskich i Stary i Nowy Zamek został otoczony murami. I teraz tak, mamy cztery zacne rody w historii zamku mersztyńskiego. A więc lelimici mersztyńscy i to jest jedyny ród, który pozbył się zamku. Ale jak się pozbył, to chwileczkę Wam poopowiadam, jak to się stało. Otóż tak to było w tamtych latach, że nadawano imiona takie, nie wiem, czy to wynikało z tego, żeby sobie nie zapomnieć, ale u lelimitów było tak, albo Spytek, albo Jaśko. I tak na przemian. Spytko i Jaśko, Spytko i Jaśko. I tak się wydarzyło, że jednym, a zdaje się, historycy mówią, że najwybitniejszym z rodu Spycymirów, właścicieli Zamku Mersztyńskiego, był Jan II, zwany Jaśko. Dlaczego był najwybitniejszym? Ten cały ród władał Rzeczpospolitą w zasadzie w imieniu króla, zarządzał Rzeczpospolitą. Wiele miast nie jeździło do Krakowa, wtedy tylko do Mersztyna pozałatwiać ważne sprawy dla siebie. A dopiero kasztelan jechał do Krakowa i sprawy królowi przedstawiał. Natomiast Jan II Jaśko wsławił się tym, że uważany jest za tego dyplomatę i tego człowieka, który wprowadził na tron króla Jagiełły. Za co otrzymał rzecz jasna nagrodę, a tą nagrodą było podole, które do tej pory należało do księstwa litewskiego. Czyli zupełny, duży kawał Ukrainy, a jak mówimy o Podolu, to mówimy również o Kamieńcu Podolskim i słynnej warowni. Otóż Jaśko zastał tą warownię drewnianą i on to rozpoczął ją murować. Oczywiście nie dokończył, ponieważ zginął pod Worsklą, ale potomkowie dokończyli budować tą sławną warownię znaną z Sienkiewiczowskiej epopei i znaną również z tego, że jak głosi podanie, kiedy Sulejman Wspaniały razem ze swoim wojskiem podszedł, był pod tą warownię i zapytał swojego generała, kto to wybudował. A generał przestraszony mówi: Allah, panie, Allah. Sulejman popatrzył na warownię i powiedział: skoro Allah sobie wybudował, to niech sobie ją zdobywa, i odwrócił się i poszedł z powrotem. Więc to był taki najbardziej sławny, znany ze Spycymirów. Po około 150 kilku latach jedyny ród, który sprzedał zamek, a nabywcą Zamku Mersztyńskiego stał się Mikołaj Jordan. I tutaj miód na serce dla Zakliczynian, ponieważ jego syn, Spytko Wawrzyniec, odkupił od benedyktynów tynieckich miejscowość Opatkowice i założył miasto prywatne Zaklicze. Ale zanim założył miasto prywatne, to również rozbudował zamek, a raczej go przebudował tak, żeby podkreślać mógł ten zamek powagę rodu Jordanów, którzy wyszli od mieszczan, tam pod Krakowem tak się wzbogacili, że przeszli bardzo szybko do stanu arystokratycznego. I ten ród z kolei pokazał, jak ważną sprawą jest gospodarka. Zakliczynem, czyli wcześniej Opatkowicami, to było tak, że ostatnimi zarządcami w imieniu opata tynieckiego
był Piotr Gniady ojciec, jego syn również Piotr. No i ponieważ to była osoba należąca do duchowieństwa, ówczesne prawo mówiło tak, że nie należy organizować tam targów. To jest zabronione, bo tam mogą handlować sobie w Czkowie, w Ciężkowicach, bo to miasta królewskie, natomiast nie w Opatkowicach, bo nie dość, że nie miasto, to jeszcze właściciele to benedyktyni. I tak była to połowa XVI wieku i powiem Państwu, że z tym prawem to było tak, że o ile król wiedział, że nie wolno organizować targów, to nie przeszkadzało mu to pobierać z tych targów zysku. No ale żeby sprawę rozwiązać, bo zaczęli się sąsiedzi z Zadunajca nieco burzyć, jak to jest, no tu psują biznes, no więc pojawił się spytko Jordan Wawrzyniec, odkupił, założył miasto, jak Państwo doskonale wiecie, nie kombinował z nazwą, tylko nazwał go od nazwy miejscowości siedziby rodowej Jordanów, czyli Zakliczyna pod Myślenicami. Jaka to była tęga głowa, to wystarczy powiedzieć, że po pierwsze tylko roku zajęło wystaranie się u króla Zygmunta II Augusta to, żeby dał mu pozwolenie na lokację miasta. I też Wam powiem na ucho, że to wcale dla Jordana nie było takie trudne, ponieważ król wiecznie potrzebował pieniędzy. Kto miał pieniądze? Jordan miał pieniądze, więc Zygmuntowi II Augustowi często użyczał tych pieniążków. Ale nie to jest istotne, tylko istotne jest to, że konstytucja miasta liczyła tylko 24 punkty. Wszystko fantastycznie funkcjonowało tak dobrze, że w ciągu 20 lat Zakliczyn stał się bardzo poważnym w Małopolsce ośrodkiem gospodarczym. Można by było wymienić różne cechy tutaj działających rzemieślników, natomiast najsłabniejszy był cech szewców. No, wpisane jest podanie o szewcach zakliczyńskim w katalogu etnograficznym pod tytułem Śpieszy się na targ jak szewc Zakliczyna. Nie będę tego rozwijał, bo rozglądam się, a mam jeszcze trochę do powiedzenia, ponieważ kolejnym rodem zaznaczam Leniwici Zamek Mleczyński sprzedawali, później w zasadzie już nikt zamku nie sprzedawał, przechodziło to z rodu na ród. Więc od Jordanów do targów. I tutaj znowu znakomita sytuacja związana z człowiekiem, który ma tu najdłuższe czasy na grobek, czyli Zygmuntem Aleksandrem Karłą. A wszystko się zaczęło od wyprawy moskiewskiej. Jak Państwo znacie historię, najpierw był Iwan Groźny IV, narobił sobie tam w księstwie moskiewskim tyle dziadostwa, że nie miał potomka. Co wykorzystali Polacy i Szwedzi i ci, którzy wokół tego księstwa byli? Wszakże na początku XVII wieku mieliśmy z polskiego nadania cara i carycę. Co prawda przez kilka dni, ale mieliśmy. Dlatego dzisiaj Rosjanie obchodzą jako święto narodowe dzień wypędzenia Polaków. Taką zadrę historyczną mają. Ale co ma z tym związek Zakliczyna, Melsztyna i Tarłów? Otóż Barbara Tarłowa, Sobków, żona Zygmunta, była matką chrzestną Maryny. I no, weselicho się szykuje i to nie byle jakie. W sąsiednim kraju, w Moskwie, trzeba było się wyprawić na to weselicho i chrześnicę obdarować darami zasadnymi. W związku z tym ta wyprawa trochę trwała. Tarłowie pojechali. No i zostawili tutaj córkę Teofilę, bardzo pobożną, która się bardzo martwiła o rodziców. Modliła się, ona została wydana za księcia Janusza Ostrowskiego, no i było też dwóch synów. Długo nie wracali, natomiast w tej rzezi moskiewskiej udało im się wybyć, uciec, a to dzięki temu, że mieli w swojej drużynie bojara rosyjskiego, który ich wyprowadził. Ale nie tylko wyprowadził, natomiast przyjeżdżając do nich tutaj w nasze strony, przywiózł dwie ikony. I te dwie ikony do dzisiaj możemy podziwiać. Jedną z nich jest sławna, łaskami słynąca ikona Matki Bożej Domosławieckiej.
A kościółek powstał w Domosławicach, kaplica wtedy drewniana w 1630 roku. Staraniem, oczywiście historycy mówią Tarły, ale tak naprawdę Teofilii Ostrockiej. Natomiast jako drugie wotum Tarłowie postanowili ufundować kościół franciszkanów w Zakliczynie. Za ich sprawą franciszkanie trafili tutaj do Zakliczyna. Nie tak dawno obchodziliśmy 400-lecie, znamy dokładną datę, 19 czerwca 1622 roku. No i trudno się dziwić, że fundator nam towarzyszy do dzisiaj. Natomiast powiedziałem o jednej ikonie, która jest w Domosławicach, w głównym ołtarzu. Drugą możecie Państwo podziwiać tutaj na ścianie z Waszej lewej strony, z mojej prawej. Jeśli spojrzycie, będziecie w Domosławicach i tutaj na te dwie ikony, one są bardzo podobne. Jest to typ ikon tak zwany nowogrodzki. Dużo by o tym mówić, natomiast myślę, że będzie kiedyś okazja, żebyśmy na ten temat porozmawiali. Oczywiście, jak niesie podanie, pierwszy klasztor wcale nie był w tym miejscu, w którym dzisiaj go znajdujecie. Jest symboliczny słup tutaj niedaleko, gdzie stał klasztor drewniany, który spłonął. Dlaczego spłonął? Otóż no spłonął dlatego, że można by było ktoś mądrze odpowiedzieć, że był drewniany to spłonął. Ale dlatego, że zapomniano przy budowie tego klasztoru o ogrzewaniu. Panie rzemisariusze, wtedy, kiedy się kontaktowali, franciszkanie zawsze byli skromni, ubodzy i nie potrzebowali wygód. Jeśli ktoś im tam powiedział, że tam piece wam wybudujemy, żeby wam, a nie potrzeba. Do czasu, jak przyszła zima w Polsce. Więc najprawdopodobniej ze względu na to, że dogrzewali się w różny sposób, ten klasztor spłonął, ale szczęśliwie został wybudowany. Oczywiście można by było tutaj mówić też o związkach wtedy i Zakliczyna, Tarłów i Lusławic, gdzie rezydował Achacy Taszycki, który najpierw był zatwardziałym arianinem, Fausta Socena też tam mamy, prawda? A później syn jego został księdzem. Tak się historia potoczyła. No i ponieważ Państwu tak w skrócie i wybaczą mi, że nie operuję innymi faktami, opowiedziałem już o aż trzech zacnych rodach, został ród czwarty, czyli Lanskoroński. No i też Państwo wiedzą, że hrabia Lanskoroński, ponieważ przez już zaborcze władze, no trzeba by było wspomnieć o tym, że wtedy w 1770 roku został zamek zniszczony, jak wspomina ksiądz Smoleński, który napisał taką kronikę, taką książkę, która jest abecadłem dla wielu historyków, którzy się parają tym okresem, obrócony w perzynę. Co ciekawe, Rosjanie, Ruscy nie ruszyli obrazu Matki Bożej z kaplicy zamkowej, która była gdzieś tam w północnej części i też kaplicy nie za bardzo zmaltretowali, dzięki temu wyposażenie z tej kaplicy można podziwiać w sąsiedniej świątyni świętego Jerzego Opata w kaplicy, ja tak nazywam, północnej, czyli ten czarny marmur. Ale też Lanskorońscy wsławili się w tym, że byli mecenasami znanego artysty Jacka Malczewskiego, który w tych okolicach przebywał, czyli jego teść Felix Meissner wynajął mu dwór w Lusławicach, gdzie mógł tworzyć, gdzie nauczał miejscowe dzieci, młodzież rysunku i malowania, między innymi córkę ówczesnego wójta Józefa Budzyna, Józefę, która dożyła też sędziwego wieku i nie tak dawno, jak mówimy o historycznych czasach, zmarła. No i co istotne, siostra Malczewskiego jest pochowana na cmentarzu w Zakliczynie, natomiast córka, wnuczka i żona na cmentarzu w Domosławicach. Drodzy Państwo, ostatnim rodem, który władał zamkiem melsztyńskim, był ród Lanskorońskich, a później przyszła taka ciekawa historia, okres historyczny,
który pewnie kiedyś będą wspominać, mianowicie w 1944-1945 roku postanowiło państwo ówczesne PRL dać Zamek Olsztyński w ręce Lasów Państwowych. To już była ruina, co prawda za lat skorońskich, jeszcze w ruinie w drugiej połowie XIX wieku postawiono schronisko turystyczne, które jeszcze funkcjonowało na przełomie wieków. Natomiast w 1945 roku Lasy Państwowe stały się właścicielem ruin Zamku Melsztyńskiego i jak to Lasy Państwowe zaczęły sadzić drzewo, żeby las rozpłynął od tego są. Co istotne, nie wspomniałem o tym wcześniej, ale oprócz tego, że na zamku była kaplica zamkowa, to 200 metrów na zachód był kościół melsztyński, drewniany, taka parafia. A pierwszym proboszczem znanym w drugiej połowie XIV wieku z imienia był Mikołaj. No i ta parafia funkcjonowała do XVIII wieku, dopóki kościół po pierwsze nie podupadł, po drugie landskorońscy mieli w pobliżu dwa kościoły, czyli drewniany w Melsztynie i drewniany w Domosławicach. Kiedy poszedł landskoroński poprosić o pozwolenie na remont, władze w jednym powiedzieli, masz dwa kościoły, możesz sobie jeden wyremontować, w związku z tym pozwolił wykorzystać kamień z Zamku Melsztyńskiego do budowy kościoła w Domosławicach w takiej formie, jaką znamy do dzisiaj. Więc kościół w Domosławicach wybudowany jest z kamienia Zamku Melsztyńskiego. No a po kościele w Melsztynie został plac sześciarowy. Mówiłem o tym w piątek, jest tutaj sołtys z Melsztyna, pan Franczyk. Jest takie podanie, miejscowi ludzie mówią, że o ile tam wokół ruin Zamku Melsztyńskiego te drzewa jakoś rosły tym lasom państwowym, to na tym placu kościelnym nie chciało nic urosnąć. Co tam posadzili, to uschło. No i tak to się działo do początku XXI wieku, bo siedzący tutaj burmistrz Kazimierz Korman był zainteresowany tym, żeby coś zrobić z tymi ruinami i z tym placem kościelnym przy okazji, bo te dwie działki ruiny to hektar 41, a plac kościelny 6 arów. I był też taki proboszcz Wiesław Kulka z Domosławic. Parę groszy, panie burmistrzu, też tam przyłożyłem do tego. W każdym razie był taki, nie przestępstwo, ale taki szachermacher, bo lasy się bały, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ja pamiętam, była afera Lepera tam, gruntowa taka. Już prawie coś było dogadane, a nie będziemy nic zrobić, boimy się i tyle, ale te 6 arów jakoś przekażemy. Więc burmistrz Korman dostał te 6 arów, ogłosił taki cichy przetarg i proboszcz Kulka kupił te 6 arów i to jest własność teraz z powrotem duchowieństwa. I tak czas płynął. Burmistrz Dawid Chrobat, też tutaj obecny, ponieważ zna się dobrze z wiceministrem kultury i z ministrem też. Minister jeździ do Lusławic. No i też mi się tam spodobało, jak burmistrz go wiódł tą drogą, którą lat temu ponad 600 jechał z Becymirle. Jak to pięknie jest. Burmistrz mówi, to trzeba pieniędzy, żeby odbudować, będzie jeszcze lepiej widać w Dolinę. No i tak się buduje Dążą. Już prawie jest na ukończeniu. Ja przyjeżdżam do pracy codziennie, więc widzę już ten dach. Pięknie tam wystający, a jeszcze lat temu 10 to cokolwiek tylko wystawało z tego. I powiem państwu więcej. Od roku państwo, jak jesteście mieszkańcami miasta i gminy Zakliczyn, to jesteście kolejnymi właścicielami Zamku Melsztyńskiego. Bo burmistrz to załatwia. Burmistrz zarządza miastem i gminą, natomiast zarządza w imieniu państwa. No, państwo to wiecie. Chodzicie na wybory, głosujecie, wybieracie swojego szefa. Wy jesteście właścicielami Zamku Melsztyńskiego. A za chwilę będziecie mogli przychodzić, wchodzić na samą górę, rozglądać się, podziwiać, wzdychać i mówić tak, ale fajną rzecz mamy. To tyle. Ponieważ obiecaliśmy sobie, że ja tak państwu trochę po skrócie wprowadzę do muzyki Wzgórza Melsztyńskiego, więc na tym już chciałbym państwa zakończyć. Jak gdyby ktoś chciał więcej się na ten temat dowiedzieć, to już 7 listopada w Ratuszu Zakliczyńskim o 16
Będą w ramach Kluczowej Akademii dla Aktywnej warsztaty z dziedzictwa kulturowego i tam sobie porozmawiamy. Dziękuję za uwagę. Pora na część muzyczną wieczorną. Za chwilę usłyszą Państwo trzy pieśni. Będą to Prasa Krament i Dusza Łuciuka na Łoso oraz dwie pieśni Grzegorza Marii. Pragnienie na baryton i fortepian oraz Czarny portret na sopran i kwartet smyczkowy. Warto podkreślić, że pierwsza pieśń została skomponowana do słów poezji Jana Pawła II. Jego dokładnie w dniu jego śmierci, czyli 2 kwietnia 2005 roku. Był to hołd złożony Ojcu Świętemu przez Juliusza Łuciuka, kompozytora blisko z papieżem związanym. Za chwilę przed Państwem wystąpi Magda Niedbała, solarz, sopran, Stanisław Duda, baryton, Zuzanna Kuliszewska, sopran.
ste wnętrze, kuli ste wnętrze, kuli ste wnętrze. Oh, man.
Za chwilę przed Państwem wystąpią artyści, którzy są w naszym środowisku po raz pierwszy. Zespół wokalny Pro Arte działa w ramach Stowarzyszenia Muzyki i Śpiewu im. Stanisława Mamuszki w Niepołomicach. Od ponad 25 lat głównym miejscem artystycznej działalności zespołu jest Zamek Królewski w Niepołomicach. Kierownictwo artystyczne sprawuje pan Zbigniew Kuptuś. Zespół wykupa Jerzy Liban, psalm 113. Wacław z Szamotu, Ach mój niebieski Panie. Oraz Mikołaj Gomułka, Pana ja wzywać będę. Zespół Pro Arte. Thank you.
Drodzy Państwo, nasi wspaniali goście z Niepołomic. Mam nadzieję, że współpraca będzie rozwijać się jeszcze bardziej niż do tej pory. A teraz, drodzy Państwo, pora na obsadę bardziej rozbudowaną. Muzyka Mężtyńskiego Wzgórza. To ośmioczęściowa kantata na troje solistów, chór i orkiestrę kameralną. Zarówno tekst, jak i muzyka mają charakter impresyjny. Tworzą przestrzeń dla wyobraźni, zachęcając do wędrówki ku pradziejom Zakliczyna i okolic. To dzieło wyrosło na gruncie serdecznych związków z regionem zarówno librecisty, jak i kompozytora. Do zespołu wokalnego Pro Arte dołączy chór szkoły muzycznej. Przed Państwem także orkiestra kameralna złożona z nauczycieli i uczniów szkoły muzycznej w Domosławicach. A teraz soliści. Zuzanna Kuliszewska sopran, Magdalena Niedbała solarz, mezzosopran, Stanisław Tuda baryton, dyryguje kompozytor Grzegorz Majka.
Thank you.
Eucharystii Zuzanna Kubiszewska-Sobra. Magda Iwana Solasz-Wecowska. Stanisław Duda-Paryżek. Zespół wokalny Pro Arte. Chór Szkoły Muzycznej w Domosławicy. Orkiestra Kameralna Szkoły Muzycznej w Domosławicach. A dyrygował Grzegorz Majka. Drodzy Państwo, na zakończenie Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Domosławicach. Orkiestrę poprowadzi Waldemar Gronin. Thank you.
drodzy Państwo, wszystko co piękne, szybko się kończy. Dziękujemy orkiestrze, do którego chciałem Waldemar wystąpić. Był to ostatni punkt dzisiejszego koncertu. Serdecznie Państwu dziękujemy za obecność. Mamy nadzieję, że jeszcze spotkamy się na niejednym koncercie Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Domosławicach. Dobranoc Państwu. Dziękujemy.